Przystanek Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, ale spotykamy się, ponieważ będziemy dyskutować o antologii literatury o getcie warszawskim. Jest to książka wyjątkowa, książka wydana przez Muzeum Getta Warszawskiego. I właśnie o tej książce, którą Państwu pokażę również, tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać. Getto warszawskie w literaturze polskiej, antologia. Pokazuję. Moimi rozmówcami będą dzisiaj profesor Sławomir Buryła, który jest autorem tej antologii, autorem tego opracowania, pani Martyna Grącka-Rejak i pan Wojciech Chmielewski. Teraz przedstawię pokrótce dyskutantów. Pan profesor Sławomir Buryła jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, jest znawcą literatury XX wieku, szczególnie literatury wojny i okupacji, no a przede wszystkim literatury dotyczącej Holokaustu. Ma na swoim koncie wiele publikacji na ten temat i jest właśnie autorem tej antologii. Pani doktor Martyna Grącka-Rejak jest kierownikiem działu edukacji Muzeum, naukowego Muzeum Getta Warszawskiego i jest jednocześnie pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. I pan Wojciech Chmielewski jest pisarzem, jest dziennikarzem, jest autorem opowiadania, które jest zamieszczone w tej antologii pod tytułem Fantazja na Chłodnej. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować moim kolegom z działu naukowego Muzeum Getta Warszawskiego, bez których ta publikacja by nie powstała i pewnie o tym pani Martyna Grącka-Rejak jeszcze powie. Ja nazywam się Wiesława Młynarczyk i jestem pracownikiem działu edukacji Muzeum Getta Warszawskiego. Pierwsze pytanie, które chciałabym zadać panu profesorowi, jest następujące. Skąd w ogóle pomysł na powstanie takiej antologii? Jaka jest geneza tej publikacji? Tutaj może jest mikrofon. Dzień dobry Państwu. Działa? Tak. Proszę Państwa, skąd pomysł na tę antologię? No, pomysł na takie publikacje czasami biorą się z takiego podstawowego faktu, że po prostu ich nie ma. Nie było wcześniej takiej publikacji. Kiedy myślimy o tym temacie getta warszawskiego, to myślimy o bardzo szerokim gronie autorów, tekstów. Getto warszawskie jest najmocniej obecne w literaturze polskiej. Tu nie da się żadnego innego z 400 czy około 400 gett na ziemiach polskich II Rzeczypospolitej zestawić właśnie z historią getta warszawskiego. Ono jest specyficzne już z tego powodu. Oczywiście także za sprawą literatury getto warszawskie istnieje mocno świadomości społecznej. Chyba najmocniej właśnie drugie co do wielkości getto łódzkie to przecież jest jednak getto, które nie tylko, że rzadziej pojawia się w tekstach literackich, ale przecież ono nie przeniknęło w najmniejszym stopniu z takiej skali jak getto warszawskie. Zatem po prostu chciałem uzupełnić tę lukę, jak to się mówi zwykle w badaniach. Badacze są po to, żeby wypełniać luki poznawcze i badawcze. Kiedy jeszcze sobie przypominam te początki tego pomysłu właśnie na powstanie takiej publikacji, to ja zawsze chciałem i mam nadzieję, że mi się to niedługo uda zrobić, przyczynić się do powstania takiej antologii o wiele szerszej. To jest II wojna światowa w literaturze polskiej. To jest bezmiar tekstów. Jeśli getto warszawskie, tak jak tam w tych bibliografii podaje, to jest około 200, może ponad
raczej ponad pozycji literackich, to oczywiście II wojna światowa to są tysiące tekstów. Ale mam nadzieję, że mi się to uda zrobić. Rzecz jasna, trzeba będzie wybrać z tego 20-30 autorów i 20-30 tekstów, bo nie sposób zrobić antologii II wojny światowej, no, która obejmowałaby jakąś taką większą próbę, bo to jest niewykonalne. Trzeba oczywiście dokonać pewnej selekcji. Tu też jest pewna selekcja, którą zaproponowałem w tej antologii. Są w tej antologii teksty znane i zupełnie nieznane. Są też różne gatunki literackie, od oczywiście opowiadania, poprzez powieść, poprzez poezję. Nie ma literatury gatunku, nie ma świadectw, czyli literatury dokumentu osobistego. Jakim kluczem została ułożona kompozycyjnie? Jak to jest ułożone kompozycyjnie? Pierwsze, rzeczywiście jest tak, że tutaj nie ma tego, co się nazywa literaturą dokumentu osobistego, a czego znawcą jest mój kolega Jacek Laocia, który z nim też trochę z publikacji przygotowaliśmy razem. To jest on, czy ludzie, badacze tego pokroju wiedzą, jak olbrzymi jest to znowu zespół tekstu. Więc ja musiałem z tego zrezygnować. Znaczy, ta antologia musiałaby chyba być złożona z drugiego tomu, gdzie byłby i tak wybór literatury dokumentu osobistego, bo to jest właśnie bezmiar. To jest jeszcze większy zasób tekstów ilościowo, znaczy liczbowo i objętościowo, niż literatura proponuje. Natomiast ten klucz, oprócz oczywistego zawsze takiej sytuacji, takiej potrzeby selekcji, czyli trzeba z czego zrezygnować z niektórych tekstów, niektórych autorów, no to jest porządek, który ja tam proponuję, to jest porządek dwojaki. I bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby on był taki. Pierwsza to jest taka porządek jakby chronologiczny, to jest próba opowiedzenia historii getta od tych najwcześniejszych faktów związanych z gettem, budowa muru, przez właśnie funkcjonowanie getta, wielką akcję, później powstanie w getcie warszawskim, wreszcie bo ten ostatni akt, jakim była wywózka do Treblinki. Więc to jest ten jeden porządek chronologiczny. A drugi to jest porządek topiczny. To znaczy ja tam wybrałem takie wiodące toposy, których źródłem jest też getto warszawskie. Na przykład mur właśnie to, czy karuzela. To są toposy, które nie możemy sobie wyobrazić jakby bez getta warszawskiego. One są, getto warszawskie zrodziło te toposy, utworzyło i one przeszły, no właśnie jak chociażby karuzela czy mur, do świadomości powszechnej. Więc ja tam wybrałem kilka toposów i według tych toposów uporządkowałem, czyli to jest jakby druga część tego porządku, tej antologii, to jest taki porządek, którego rytm wytyczają takie stałe motywy pojawiające się w literaturze, w świadomości, w kulturze i nazywane toposami. Martyna, jesteś redaktorem naukowym tekstu. Nad całością czuwała pani dr Hanna Węgrzynek. Dziękuję bardzo. Co to znaczy dla przeciętnego czytelnika redakcja naukowa? No właśnie, ja tutaj chciałabym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To znaczy, wspomniałaś wcześniej, że bez nas, czyli powiedzmy bez zespołu redakcyjnego, być może ta książka by nie powstała. Ja myślę, że ta książka powstała przede wszystkim dzięki solidnej, gruntownej, przemyślanej pracy i jednocześnie determinacji pana profesora Buryły. A my byliśmy takim zapleczem, bo rozumiem, że to też po części jest pytanie o kuchnię powstania tej książki. I rzeczywiście, mówiąc my, mam na myśli cały zespół wspierający pana profesora przy publikacji tej książki. Zaczynając właśnie od pani dyrektor Hanny Węgrzynek, która bardzo od samego początku w ten projekt wierzyła i bardzo mocno kibicowała właśnie, uznając tę publikację za szczególnie ważną i bardzo potrzebną
z wielu względów, właśnie ze względów edukacyjnych, ze względów naukowych, ze względów popularyzatorskich. Ale oprócz właśnie pani dyrektor, byliśmy jeszcze my, pracownicy działu naukowego. Myślę tutaj o doktorze Jacku Koniku i doktorze Pawle Freusie. No i ja przy okazji gdzieś tam trochę pomagałam. I nasze zadanie nie było taką kluczową, taką typową pracą redaktorów naukowych, taką jaką mamy na myśli w odniesieniu do tego, jak redaguje się stricte prace naukowe, gdzie redaktor naukowy to jest ta osoba, która czuwa nad całością, nad kompozycją, nad zawartością, treścią poszczególnych artykułów. My tutaj wspieraliśmy właśnie czytając, dając pewne sugestie, dyskutując z panem profesorem, ewentualnie sugerując może jakieś drobne jeszcze zmiany. Będąc takim właśnie, tak jak powiedziałam, trochę zapleczem, wsparciem może, to takie ładniejsze słowo, do tego, żeby ta publikacja właśnie w takim kształcie, w jakim zaproponował ją profesor, powstała. Jeśli można jeszcze tylko dwa zdania. Proszę Państwa, wszelkie antologie to jest, oprócz takiej pracy, o której tutaj mówimy, to jest też kontakt ze spadkobiercami praw autorskich. I tutaj jest bardzo wdzięczny Muzeum Getta Warszawskiego. To jest bardzo mozolna praca, tego się nie widzi, jak się bierze do ręki antologię, ale właśnie te kontakty z autorami, z spadkowiercami, no to jest raz, że to jest czasochłonne i to jest też, trzeba to zgrać, dograć, doprowadzić do końca, więc za to bardzo dziękuję właśnie Muzeum Getta. No właśnie tę pracę przyjęliśmy i bardzo cieszymy się, że udało się z sukcesem doprowadzić do końca. Mhm. Jest to historia getta w literaturze opowiedziana. Jaką wartość dla historyka mają teksty literackie, dla historyka? To jest bardzo pojemne pytanie, dlatego że pewnie każdy historyk zajmujący się poszczególnymi częściami, epokami historycznymi inaczej by na to zareagował. Więc ja odnosząc się, będąc historyczką zagłady, zajmującą się życiem codziennym w okresie okupacji, z pewnością uważam teksty literackie za ważne. I oczywiście tutaj możemy sobie od razu zadać pytanie, czym jest tekst literacki i czym w ogóle jest literatura o zagładzie. No bo literatura sama w założeniu to jest jednak, powiedzmy, powszechnie kojarzona z taką funkcją trochę refleksyjną, ale rozrywkową. Trudno taką funkcję w stosunku w odniesieniu do literatury zagładowej czy dotyczącej zagłady zakładać. To jest raczej literatura, która ma wywołać pewnie refleksję, ma mieć taki charakter może trochę moralizatorski, odnoszący się do pewnych wartości dotyczących oczywiście konkretnych wydarzeń, ale też o szerszym znaczeniu, takim powiedzmy uniwersalnym, ogólnoludzkim. I rzeczywiście no mamy tutaj różne grupy tych tekstów. Tak? Wspomnieliśmy o literaturze dokumentu osobistego, którą rzeczywiście badacze zagłady wykorzystują i bez której nie da się budować historii dotyczącej właśnie codzienności. Ale teksty literackie to też poezja, którą możemy podzielić też znowu na kilka kategorii. Poezja powstała tam i wtedy, na miejscu, tak jak chociażby wiersze Szlęgla czy Łazo Wertówny, z których korzystamy. Czy poezja powstała na granicy, poza gettem, ale też w tamtym okresie, dokumentująca to, co się działo w getcie, czy może wrażenia, które ludzie z zewnątrz mieli. Myślę tutaj o poezji Baczyńskiego chociażby i o jednym z moich ulubionych wierszu, który chyba nosi tytuł Drzewo, którym on się odnosi do wydarzeń z 1943 roku. Chociaż to też jest kwestia taka, czy rzeczywiście dotyczy to powstania w getcie warszawskim, czy też nie. Myślę, że, znaczy ja lubię tę interpretację, że dotyczy. Ale myślę tutaj o wierszach Miłosza i tak dalej. Z tych wierszy korzystamy i korzystamy z nich na poziomie właśnie jako źródła historycznego, jako źródła pewnej mentalności może bardziej. Tego, co ludzie w danym momencie myśleli, jakie mieli właśnie przekonania. Ale to nie są tylko dokumenty, które powstały w tamtym miejscu. Przecież literatura czy poezja jest też po zagładzie, chociaż jak powiedział Adorno, nie ma poezji po Auschwitz, czy nie może być poezja po Auschwitz, parafrazując jego słowa. Ta poezja powstawała i rzeczywiście też mamy różne grupy. Mamy autorów, którzy nie przeżyli, nie mieli tego doświadczenia i pisali poezję inspirowani pewnymi, czy literaturę piękną inspirowani pewnymi wydarzeniami. Ale jest cały szereg dokumentów literackich, czy literatury pięknej, czy poezji, która wychodziła na przykład z ocalałych. I to nie są świadectwa tylko i wyłącznie historyczne, ich przeżycia, ale właśnie już takie opisy połączone z fikcją, z literacką fikcją. Więc oczywiście
Nie są to na pewno źródła pierwszorzędne dla badaczy zajmujących się problematyką zagłady, czy mówiąc szerzej, dla historyków, chociaż pewnie mediewiści powiedzieliby inaczej, bo im mniej źródeł pisanych, tym bardziej korzysta się nawet z literatury. Natomiast współcześnie historycy XX wieku, historycy badający zagładę z pewnością powinni korzystać z literatury pięknej. Oczywiście z odpowiednim, stosownym aparatem krytycznym, ze stosownymi pytaniami, które takim źródłom należy zadać. Tak jak powiedziałam, nie będą to źródła pierwszorzędne, bo pierwszorzędne pewnie to są literatura dokumentu osobistego, czy cała dokumentacja administracyjna i tak dalej. Natomiast literatura jest cennym uzupełnieniem, tak bym to określiła. Ja tylko jeszcze dorzucę jako historyk literatury. No ja jestem w takiej sytuacji, że ja muszę czytać teksty historyczne, znaczy muszę. Inaczej się nie da, do opracowania historyczne. Jest tego, ten temat jest już w wielorakich aspektach opisany, kiedy przypominam sobie dawno temu, kiedy zaczynaliśmy się tym zajmować, właśnie też w gronie tych historyków, którzy historyków właśnie zawsze były w kręgu historyków. To dobrze dla tego tematu, bo bez wiedzy historycznej oczywiście nie sposób mówić o tym doświadczeniu, ale literatura jest też o tyle specyficznym działem piśmiennictwa, że kiedy o tym doświadczeniu myślimy, to najczęściej myślimy za sprawą literatury. W się mniejszym stopniu, no może poza wyjątkami, pewnymi typami tekstów dokumentalnych, bo niektóre się dość mocno wryły w taką świadomość zbiorową, ale to literatura upowszechniła to doświadczenie. Film też to dzisiaj, zresztą bardzo często jest ekranizacją dzieł literackich, tak jak Wielki Tydzień, który jest tutaj w tej antologii, ta ekranizacja Wajdy, no, nie jestem admiratorem tej ekranizacji, ale zresztą ten tekst jest też specyficzny. Trochę przerabiany. Przerabiany to... No tak. To niestety Andrzejewski go przerabiał. Zresztą pod wpływem rozmów z Janem Kotem. Przerobił go tak, jak wtedy Jan Kot myślał o rzeczywistości, czyli mocno lewicując i poprawiając tam, czyniąc tych pierwszoplanowymi bohaterami, którzy ratują Żydów w getcie, właśnie komunistów, nawet nie socjalistów, tylko komunistów. To oni jedyni, którzy pomagają w istocie temu otoczonemu murem miastu. Ale tak czy inaczej, tu oczywiście to tylko jeden z przypadków, gdzie film, ekranizacje filmowe, a wcześniej literatura, tak jak ten właśnie wiersz Miłosza, to one są tym pasem transmisyjnym pomiędzy tym doświadczeniem, a tą świadomością zbiorową, to one powodują, że to doświadczenie nawet bardzo często... Niekiedy wbrew relacjom historycznym, czy jakby ustaleniom historycznym, to doświadczenie jest zapośredniczane i tak właśnie zapamiętywane. Wiele osób, przecież to są te znane wypowiedzi, możemy to różnie oceniać, ale ja film na ten temat widziałam, no tam właśnie tak to było. Albo no, książkę taką, no, jakąś powieść czytałam, no i tak to właśnie jest. Dzisiaj, ostatnie zdanie, dzisiaj co nie jest dobre, ja uczestniczyłem ostatnio w takiej konferencji na II wojny światowej i dzienników. Tam jedna z uczestniczek bardzo krytycznie o tym mówiła. Ja aż takiego krytycznego zdania nie mam, ale o co idzie? Chodzi tutaj o kulturę popularną. Ona, no, to jest bardziej złożona kwestia, ale jednak bez konfrontacji z ustaleniami historyków, tutaj literatura ta popularna, właśnie wdzierając się za sprawą mediów do młodego odbiorcy, ona niekiedy, nie zawsze, niekiedy jednak deformuje no, sposób taki, który może obruszać, deformuje prawdę historyczną, bo jednak istnieje coś takiego jak prawda historyczna. Ale ja bym się odniosła jeszcze do jednej kwestii. Myślę, że tutaj, Wiesiu, z twoim doświadczeniem edukacyjnym, przecież często najpierw poznajemy teksty literackie. Myślę o edukacji szkolnej, czy o tym, jak jest skonstruowany program nauczania, że najpierw docieramy jako uczniowie młodzi do tekstów literackich, a dopiero później za tym idą lekcje historii, które wyjaśniają tematykę, bo historia jest nauczana chronologicznie, więc siłą rzeczy wydarzenia XX wieku zawsze były w najwyższych klasach, a literatura różnie, bo zdarzały się teksty, które po prostu pojawiały się na wcześniejszym etapie edukacji, gdzie, tak jak mówi pan profesor, często bez nawet podstawowych, bazowych faktów trudno jest
pewne teksty interpretować. No i jeszcze odwołam się do jednej kwestii. Literatura piękna też jest wytworem czasu, w którym powstaje. W związku z tym, kiedy no, my bierzemy jako historycy to źródło, nie tylko musimy uwzględnić to, że to jest fikcja, czy mieszanka, nie wiem, tak jak Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem, czy rozmowy z Katem Moczarskiego, trochę fikcji, trochę rzeczywistości, ale też musimy wziąć pod uwagę czas, w którym te prace powstały, żeby poprawnie to zinterpretować. Więc ja rozumiem, że to też nie jest łatwe źródło do wykorzystania. I stąd myślę, że częściowo może być odrzucane. Natomiast ja jestem wychowanką profesora Chrobaczyńskiego z Krakowa, który jest jednocześnie historykiem i polonistą. I on by mi w życiu nie wybaczył, gdybym ja odrzuciła źródło literackie jako właśnie z racji tego, że jest to mieszanka fikcji i faktów. Tak, odniosę się do tego, co powiedziałaś. To znaczy, jeśli przyjrzeć się nauczaniu o zagładzie w polskiej szkole, w tym o getcie, to rzeczywiście na lekcjach polskiego jest więcej czasu na te tematy niż na przykład na lekcjach historii. Ale chciałabym wam zadać w związku z tym pytanie, które się pojawia u badaczy. Czy forma nie zabija znaczeń? Forma. Czy ona nie jest na tyle trudna? Bo na przykład Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral w odbiorze uczniów jest trudnym tekstem. Znaczy ja myślę, że to też jest kwestia wieku, z jakim my trafiamy z danym tekstem do odbiorcy. Ja myślę, że coraz trudniej jest, no nie wiem, poezja, interpretacja poezji w wieku nastoletnim może być trudna. I są utwory, które są, no nie wiem, ja bardzo lubię Szlęgla i on mi się wydaje, że te utwory, może też patrzę przez pryzmat swojej wiedzy, więc one nie wydają mi się bardzo skomplikowane, oczywiście wymagające wiedzy o topice getta, o tym, co się w getcie działo, natomiast to nie jest też taka literatura bardzo trudna, natomiast wyobrażam sobie, że dla młodego odbiorcy, który trochę też w dzisiejszych czasach inaczej jest uczony odbierania pewnych poprzez bodźce, bardziej przez ikonografię i tak dalej, to może być problem rzeczywiście interpretacyjny. Dlatego też mi się wydaje, że to też jest kwestia wieku, w jakim my do danych utworów siadamy. I dobrze jest też wracać do pewnych tekstów po latach, bo po prostu inaczej na nie patrzymy. To ja teraz Państwu powiedziałam, że w tej antologii jest tekst pana Wojciecha Chmielewskiego, który siedzi obok mnie, Fantazja na chłodnej. Przeczytam Państwu fragment tego tekstu, żebyście mogli zobaczyć, a potem zadam pytanie, jaka to jest literatura, fragment. Dolne miasto zamieszkują ludzie węże. Istoty nieodgadnione, niewiele o nich wiadomo. Pewne jest jedno. Są oni zupełnie inni niż mieszkańcy Chłodnej i okolicznych ulic. Waliców, Ogrodowej, Żelaznej, Krochmalnej, Grzybowskiej, Wroniej. O istnieniu i ukrytym życiu ludzi węży zapewne wiedział Ernst Jünger, niemiecki pisarz w młodości zajmujący się czarnoksięstwem i demonologią, germański rycerz eksperymentujący z narkotykami, wsławiony szaleńczą odwagą na froncie zachodnim w I wojnie światowej i udziałem w okupacji Paryża podczas II wojny światowej. I dalej. Ten dom na odcinku ulicy od Elektoralnej do Żelaznej zachował się jako jedyny po krwawej łaźni, jaką ludzie węże sprawili okolicznej ludności ponad 70 lat temu. Ci, którzy kiedyś zamieszkiwali te kwartały miasta, doświadczyli działania ich machiny zniszczenia, która nie znała litości. Przecież kiedyś były tu same zgliszcza, a ludzi wywieziono do obozów zagłady. W tym miejscu był kiedyś drewniany most. W czasach inwazji ludzi węży łączył dwie części miasta. Dzieliła je ulica Chłodna, służąca ludziom wężom do pełzania. Właśnie w miejscach, po których idą teraz ludzie w procesji Bożego Ciała. Górą przechodzili wtedy mieszkańcy miasta, by uniknąć śmiertelnych ukąszeń. Po tej kładce nie ma śladu. Może jest w pamięci nielicznych, idących teraz za Najświętszym Sakramentem. Chciałam zadać panu pytanie, bo to opowiadanie zamieszczone jest w takiej części Pamięć getta. Skąd taka metafora, ludzie węże? Skąd metafora ludzi miasta, które jest pod brukiem ulicy Chłodnej,
miasta, po którym depcze procesja Bożego Ciała. Ani jeden raz nie pojawia się w tym tekście słowo Żydzi. Dlaczego akurat tak Pan przedstawia tę pamięć getta? Szanowni Państwo, jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim panu profesorowi Sławomirowi Burele, że zechciał włączyć moje opowiadanie do tej antologii, która jest świetną książką. Ja czytałem ją z wielkim zainteresowaniem i uważam, że na pewno przez następnych 50 lat będzie ona wykorzystywana. Będą się z niej uczyły kolejne pokolenia i to nie tylko młodzież szkolna. Prawda? Ja myślę, że wszyscy zainteresowani dziejami Warszawy. Jeszcze może słowo powiem, zanim przejdę do tej metafory, o tym, co pani mówiła tutaj o literaturze, bo wydaje mi się, że oczywiście literatura jest źródłem historycznym jak najbardziej, ale też ta literatura piękna, która traktuje siebie poważnie, zawsze pyta o takie rzeczy uniwersalne, prawda? O życie, o śmierć, o to, skąd my jesteśmy, dokąd zmierzamy, o miłość. Akurat tutaj w tej antologii przez ten fragment, prawda, którym było w getto, przez jakby pryzmat getta, dramat getta, te wszystkie pytania są obecne, prawda? I dlatego to jest coś, mi się wydaje, że jest to oczywiście źródło historyczne, ale też jest to coś ponad źródło historyczne. Oczywiście nie mówię tutaj o tym moim opowiadanku, prawda, bo to są teksty Baczyńskiego, Białoszewskiego, Szlęgla, no, Wojdowskiego, wielu, wielu wybitnych naprawdę pisarzy, którzy oczywiście są już klasykami naszej literatury i na pewno są już w świadomości też narodu, tak, ludzi, którzy sięgają po to. Natomiast jeśli chodzi o moje opowiadanie już, to powiem, że ja po prostu pisałem je jako osoba, która tam się urodziła, wychowała. Ja mieszkaliśmy najpierw z rodzicami na ulicy Krochmalnej 2, potem żeśmy się przeprowadzili na Waliców 20. Także w zasadzie te wszystkie realia, które tutaj są przedstawione, to są takie realia, których ja doświadczyłem. Tak? Ja chodziłem po tej ulicy Chłodnej już od małego dziecka. Ten kościół świętego Karola Boromeusza to była moja parafia, tam chodziłem na religię, przystąpiłem do Komunii Świętej. Całe właśnie moje życie jako dzieciaka to było związane z tamtą częścią miasta. Oczywiście później dopiero, dużo później dowiedziałem się, co się tam tak naprawdę stało i było to dla mnie wielkim wstrząsem wtedy oczywiście. Skąd ta metafora? No ja byłem właśnie zafascynowany jako dziecko, kiedy chodziłem po ulicy Chłodnej, że tam właśnie w takim betonowym i asfaltowym świecie tutaj nagle się pojawiały takie równo ułożone kostki bruku, jeszcze jakieś stare były szyny tramwajowe, po których nigdy nie jeździły tramwaje. To zawsze właśnie mnie dziwiło, jakoś inspirowało, no, że one były tak równo ułożone. Jako dziecko w tej procesji, powiedzmy, patrzyłem się w dół zawsze i tak ślizgałem się po tych kostkach. I wiedziałem właśnie, co to może być. I właśnie tak pomyślałem kiedyś, że to może jest jakieś miasto, że może te kostki to są dachy domów, tak sobie to wyobraziłem. I ludzie chodzą po dachach domów, prawda? Jakiegoś takiego miasta, które jest ukryte przed naszym wzrokiem. Jakieś takie tajemnicze miasto, no nie wiadomo kto je zamieszkuje. No, może właśnie jakieś istoty złowrogie, ponieważ tyle zła wydarzyło się wokół, tak? I też na tej samej ulicy, więc pomyślałem, że to mogą być jakieś złe istoty. I pomyślałem właśnie, że może właśnie węże, wąż się kojarzy negatywnie. No. Ale jak się czyta to opowiadanie, to jest takie wrażenie, nie wiem, czy z Państwa ktoś czytał, że za chwilę te istoty mogą zmienić ten świat tej ulicy znowu. I o to Pana chcę zapytać, skąd właśnie taki sposób obrazowania? No to właśnie przy kościele rosły takie osiki, drzewa wysokie. I jak wiecie Państwo, osika ma to do siebie, że listki drgają. No? Więc ja pomyślałem, że może właśnie te drzewa takie przyjazne ludziom dają jakieś sygnały. Ale że to są te drganie listków, to może być jakiś sygnał dla tych ludzi, którzy teraz chodzą po tym mieście, że być może w
przyszłości ci ludzie węże będą chcieli znowu tu powrócić i zrobić znowu coś takiego. No, może to tak być. Ale jeśli ja mogę słowo, bo rzeczywiście to jest taki kontrast, jak czytałam pana opowiadanie, z tym obrazem procesji, takim bardzo swojskim dla... No ja akurat jestem z mniejszej miejscowości, nie pochodzę z Warszawy i ten obraz procesji z okazji Bożego Ciała to jest taki element bardzo wrośnięty w krajobraz małych miasteczek. I taki spokój emanuje z tej właśnie procesji, z tego opisu, który tam właśnie pan zawarł w tekście. I jednocześnie jest ten duży kontrast, właśnie taki niepokój, o kogo chodzi z tymi ludźmi wężami, co oni zaraz mogą zrobić. Nie wiem, dla mnie to było właśnie takie ciekawe zderzenie tych dwóch światów, rzeczywiście takiego idyllicznego trochę obrazu kościoła, procesji Bożego Ciała, czerwcowego upalnego dnia i tego, co się czai tak naprawdę w mroku. No ja tutaj w ogóle jako osoba pisząca staram się zostawiać jakąś przestrzeń dla czytelnika, to znaczy nie stawiać kropki, nie dopowiadać i liczyć też na wyobraźnię państwa. I dlatego tutaj pani nie pada to słowo, jak pani tutaj słusznie zauważyła, Żydzi, ani Niemcy. Prawda? Więc tutaj jest jakaś przestrzeń do tego, żeby jakby samemu do tego dojść. Ale to, co... Poczekaj, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Przepraszam, że tak wchodzę w słowo. Natomiast to, co mnie uderzyło, to jest też ten brak pamięci. Jakby poruszamy się w pewnej określonej przestrzeni dobrze znanej, kojarzonej. Ulica Chłodna, Warszawa, to się jednoznacznie kojarzy. No nie wiem, może ja mam tylko takie skojarzenia, ale nie sądzę. Mnie się to kojarzy jednoznacznie ze społecznością żydowską. I ten brak, to się czuje czytając pana tekst, właśnie ten brak pamięci o tych ludziach, brak pamięci o tym mieście, które było, którego już nie ma. Ale ja zapewniam panią, że chodziłem do szkoły podstawowej na ulicy Grzybowskiej 8 lat i tam nikt tam nie mówił o takich rzeczach jak getto, jak Żydzi, co tu kiedyś było, prawda? Dlaczego tu są jeszcze jakieś ruiny wokół. Myśmy się uczyli o PPR, o PZPR, o różnych bojowcach, o AL-u, prawda? I takich sprawach. Natomiast takiej historii lokalnej nie było naprawdę. Ja dopiero w liceum poprzez lektury, poprzez też lekturę książki Bogdana Wojdowskiego, które tutaj jest w tej antologii oczywiście, właściwie odkryłem dopiero tę historię taką moją własną, tego miejsca, gdzie się wychowałem. Mhm. Dziękuję bardzo. Ten brak, który odczuwa tutaj bohater, to jest taki autentyczny, naprawdę. To jest tak i też chyba mojego pokolenia. Prawda? Znaczy to się bardzo czuje, czytając ten tekst. Myśmy nie widzieli nic o tym. Panie profesorze, ta antologia zaczyna się tekstem Chleb rzucony umarłym. Dlaczego? No to jest, to wynika z tego porządku chronologicznego, bo przecież jest to tekst z lat 70., ale to jest tekst, który rozpoczyna się też takim obrazem budowy muru. Więc oczywiście jest to tekst dzisiaj, znaczy nie to złe słowo kultowe, ale dosyć w środowiskach akademickich uznany. On taki wcale nie był tutaj. Wojtek mówi o tej pamięci, o getcie. Ja jako osoba, która urodziła się daleko stąd i w ogóle Warszawa w pewnym momencie pojawiła się w mojej biografii, a to ze sprawą biografii naukowej, bo cała moja, tak to nazwijmy, kariera naukowa jest związana właśnie z Polską Akademią Nauk, a teraz od jakiegoś czasu z Uniwersytetem Warszawskim. Ja też właściwie przyjeżdżając do Warszawy, uczestnicząc w seminariach, w pewnym momencie to się pojawiło, bo ja jestem wychowankiem profesora Marii Janion, u niej pisałem rozprawę doktorską dawno temu, to tam się to pojawiło, no bo tam przychodziła Elżbieta Janicka, tutaj właśnie Janickiej nie ma, Festung Warszawa, tego typu książek, ale ja też musiałem zrezygnować, wyjątek zrobiłem tylko dla Matywickiego z eseistyki, bo ona też jest bardzo bogata w polskiej literaturze, czy właśnie tekstów takich jak Festung Warszawa Janickiej, które jest jakimś połączeniem reportażu, to nazywane nawet nowym gatunkiem literackim, przewodnik po mieście, no jakkolwiek będziemy, czy Chomontowskiej też to nie ma, no, ale to moja świadoma decyzja. Ja poznawałem, dla mnie Warszawa była takim pierwszym skojarzeniem z Warszawy, to jest heroizm tego miasta. Znaczy, ja czasami mówię swoim studentom, że będąc tutaj, to pamiętam właśnie tą heroiczną tę historię Warszawy. Żydzi byli, ale dopiero później się pojawili. Ja
zajmując się pracą magisterską Andrzejewskim, no to średni autor, przepraszam, tak mówię, może kogoś, ale to średni klasy pisarz, chociaż bardzo długo postrzegany w PRL-u, jako obok Iwaszkiewicza pozostały kandydat do Nagrody Nobla. No Iwaszkiewicz to, to wielkie, wielkie pisarstwo. Więc Andrzejewski, ja zaczynałem od Andrzejewskiego i jak czytałem Wielki Tydzień, to Państwo może pisałem między innymi pracę magisterską o Wielkim Tygodniu, to ja po prostu go czytałem. Wiedziałem, że autor opowiada o getcie, prawda, że ci tam jest to wprost nazwane, on tam niczego nie kamufluje. Pisze zresztą, pamiętajmy, że te pierwsze wersje z 1943, on na bieżąco jakby pisze. Potem rzeczywiście poprawia no osłabiając jakość tego opowiadania, no ale to inna sprawa. Więc to jest to, że jakoś tak się to działo w naszej myśleniu o historii, że my jako czytelnicy, no oczywiście pewne pokolenie to już też, to też rola pokolenia jest istotna. To znaczy myśmy czytając nie widzieli. No to jest zadziwiające, ale to jest presja pewnych schematów, pewnych wyobrażeń wcześniej zaszczepionych. W moim przypadku Warszawa to powstanie, to konspiracja, to Kołobowiem. A właśnie, a propos to zawsze powtarzam, ten główny bohater Kołumbów to jest postać, która ma pochodzenie żydowskie. On wprost tam, i znowu czytając tę książkę nie widzieliśmy tego, co jest wprost, tam bratnie nie kamuflują, tam pisze na przykład. W drugim tomie to się pojawia, ale w trzecim, tym zresztą najsłabszym tomie w tej trylogii, on tam, ten bohater Kolumb jest już na emigracji i pamiętam, jest taka scena, on gdzieś płynie jakąś barką i mówi, a kiedyś w Warszawie bałem się, że ktoś zobaczy te oczy. No jak można było tego, prawda, mówiąc znowu, nie widzieć, że ta postać, właśnie ta, która stała się symbolem tego pokolenia, wspaniałego pokolenia AK, związanego tak mocno z historią Warszawy, że to jest jego pierwowzorem. Tam są dwie autentyczne postacie. Likiernik najczęściej się przyjmuje, że najwięcej jest z historii Stanisława Likiernika w tej postaci, ale on tam trochę dodał jeszcze bratnej innej takiej postaci. Niewiele, ale dodał. No w każdym razie no to jest biografia, także właśnie biografia samego Likiernika jest biografią tych podwójnych Kolumbów, tych żydowskich i tych później z Powstania Warszawskiego. Które teksty wydobywa pan z absolutnej niepamięci? Które teksty też z okresu PRL-owskiego przywołuje pan tutaj? To znaczy tak, gdyby ja państwu, jeśli nieskromnie mogę powiedzieć, że oprócz tego, że wypełniam tę lukę badawczą i też jakaś, myślę, że praca, którą tu wykonałem, to ona jest na końcu w tym zestawieniu bibliograficznym. Nigdzie państwo nie znajdą tego takiego zestawienia, które jest zestawieniem tematu getta w literaturze polskiej. To jest praca, którą może wykonać też badacz, który się tym po prostu zajmuje. Ja też w pewnym momencie mogłem usiąść dopiero do tej antologii swojej biografii, no bo po prostu trzeba znać, wiedzieć, że w ogóle ten temat jest. Tu jest bardzo wielu autorów, których byśmy nie podejrzewali, że w ogóle motyw getta warszawskiego znajdziemy w ich literaturze. Co do tych zapomnianych, których ja tu odgrzebuję, o których warto pamiętać. No to ja będę zawsze przywoływał Stanisława Bęckiego. To jest bardzo ciekawy autor. Jego biografia jest jaka jest, ale to nie o biografię. Choć on nie był świadkiem zagłady, on był wtedy na wschodzie, ale jak się czyta jego opowiadania, to naprawdę są bardzo ciekawe teksty autora dzisiaj zupełnie zapomnianego, a wartego lektury. Ale też ja tam przywołuję pisarzy i takich autorów, często tekstów jednorazowych, jak Braunówna. Oczywiście też w tym zestawieniu bibliograficznym jest ich znacznie więcej, natomiast w samym tekście głównym myślę, że no obok tych autorów, których nazwiska już tu padły, takim pisarzem, który rzadko bywa kojarzony z tym tematem, jest Białoszewski. Tutaj mówiłeś, Wojtek, o tym poruszaniu się po dachu tego miasta, które zostało zakopane, jakby jakieś takie Herkulanum przez
przesłonięte przez Wezuwiusza, przez te dyby wulkanu. Coś to jest dobra metafora. Myślę, że zresztą powiem, że rzeczywiście ono zostało, Muranów, w jakimś stopniu zbudowane na właśnie na trupach często ludzi, tak? Na kościach tych ludzi. To właśnie tak jakoś pracowała ta pamięć też za sprawą czynników politycznych. To też tego nie można pomijać. Ja zawsze będę się upominał. Często jest taka tendencja, ja tego nie lubię w historii, to znaczy właściwie to w publicystyce historycznej. To jest takie łatwe stawianie różnych problemów i równie łatwe rozwiązywanie połączone z takim moralizatorstwem. Zresztą dosyć marnej próby. A więc kiedy myślimy o Białoszewskim, to no znowu jest ten pamiętnik z Powstania Warszawskiego, ale proszę Państwa, jak czytamy ostatnie to Piwowska edycję tego tekstu, to tam cenzura to zostało przywrócone, a tam cenzura właśnie, przepraszam, zostało grzebała. No tutaj pani doktor te sprawy cenzury zna o wiele lepiej, ale grzebała w tym tekście i tam grzebała właśnie w tych fragmentach, które niewielkie, bo on tam nie za wiele pisze o tym, ale dotyczą historii żydowskiej Warszawy. Natomiast jest to opowiadanie, któremu już w latach 70. Chyba w obrotach, czy nawet wcześniej chyba w obrotach rzeczy, nie wiem, już nie pamiętam którego to tomu, Kirkut. I też to opowiadanie jest o tyle ciekawe, właśnie, że tam bohater chodzi po cmentarzu i widzi te macewy, właśnie to, co zostało po tym cmentarzu. I tam chodzą trochę jakby tak przez przypadek się tam znajdują, gadają o różnych innych sprawach, jak to u Białoszewskiego dużo się mówi, a jednocześnie wyziera gdzieś tam, jak tutaj powiedziałeś, ta chciana, niechciana pamięć o tej przestrzeni. Więc to więc są słowem, są też autorzy uznani, których my z tym tematem nie kojarzymy. Już pomijając tych mniej znanych, których w ogóle często są nieobecni w świadomości lekturowej. A co z młodym pokoleniem? Jakim kluczem pan dobierał teksty dotyczące getta? Ja chciałem przede wszystkim, żeby ta antologia, to jest klucz podstawowy, już niezależnie od pokolenia, żeby ona ukazała różne wymiary i stylistyki pisania o tym doświadczeniu. Żeby też te teksty obok siebie, dobrze skomponowana antologia, to jest także sprawa, że teksty właśnie tu, a nie gdzie indziej się pojawiają. Tacy autorzy teraz, a nie później się pojawiają. Dzisiaj miałem zajęcia ze studentami i jedna ze studentek mówi mi, bo rozmawialiśmy o antologiach, ona mówi, no ale wie pan, panie profesorze, niektórzy nie chcą w takiej różnej antologii uczestniczyć, bo tam ktoś obok jest. No, jako autor antologii to o tym nie myślimy, ale jako ten, który jest w antologii, czyli autor tekstu zamieszczonego w antologii, to takie problemy też się mogą pojawić. Ale właśnie ze zgrzytów też mogą się ciekawe rzeczy ujawnić. Więc słowem, chodziło mi o to, żeby przywołać autorów mniej znanych często. Oczywiście tu Boczarskim, Miłosz Szlęgę, prawda, Kral, Wojdowski, oni wszyscy są, bo jakże inaczej. Ale też są autorzy mniej znani. A druga sprawa, żeby właśnie opowiedzieć, pokazać różne stylistyki, różne sposoby opowiadania o tym doświadczeniu, różne perspektywy. I to, ta antologia, mam nadzieję, że ona właśnie, to jest jakaś jej zaleta. Pomijam, że jak powiedziałem, po prostu w ogóle takiej publikacji wcześniej nie było. Ja trochę tak lubię o sobie myśleć, to nieskromne, darujcie Państwo, ale to jest jakiś mój skromny, jakieś takie spłacenie długo z tego miasta, z którym jestem związany bardzo długo. I któremu jestem wdzięczny za różne rzeczy, już pomijam tam sprawy mojej tam historii naukowych. Tak. Wracam do Pana opowiadania i Martyna wspomniała o tym kontraście, który jest zastosowany, czyli procesja Bożego Ciała i pamięć o getcie. Co Pan może o tym powiedzieć? Czy to jest celowy taki zamysł autora? Tutaj proszę bardzo. Ja myślę, że pisząc to opowiadanie, to w taki naturalny sposób chciałem opisać jakieś doświadczenie
no częściowo na pewno też moje, ale też mieszkańców tych okolic, prawda, obecnie, jak to ma miejsce, bo mam wrażenie, że jest to opowiadanie współczesne, więc dziejące się we współczesnej Warszawie. Przywoływałem z pamięci pewne fragmenty. No i cóż, ja myślę, że naturalną rzeczy koleją po prostu takie skojarzenia z tym miejscem. No wywołały jakieś też myśli o historii, prawda? I też tutaj ta droga, prawda? To jest od kościoła w stronę Żelaznej, za Żelazną, prawda? Potem jest powrót, tak jak właśnie idzie ta historia. No można, pomyślałem sobie, że podczas takiej drogi na pewno osoba, która idzie w procesji, może mieć różne myśli, może sobie dużo przypominać, może patrzeć na fasady tych kamienic, może patrzeć się właśnie na różne miejsca, jakieś zrujnowane też częściowo, nieistniejące już. I z tego może właśnie powstać jakaś opowieść, mam nadzieję, że ciekawa. Ja może jeszcze tylko jedną uwagę, bo sobie teraz tak pomyślałem. Tam jest też Nowakowski, Marek Nowakowski, blisko tekstu Wojtka. I tam jest w tym opowiadaniu też Nowakowskiego nie podejrzewali. Oczywiście Warszawa jak najbardziej, bo to jest jego temat. Tak? To jest wielki temat Marka Nowakowskiego. Ja będę bronił tego autora, uważam go z jednego z... No może nie zapomnianego, on nie jest zapomniany, ale to jest wielkiego formatu pisarz. Wielkiego formatu pisarz. I tam ten motyw tej pamięci znowu, prawda, o Żydach. Jakby w rozmowie tak niechciany tam pojawia się. Tak właśnie to często funkcjonowało. Jakby niechciane, tak, ktoś coś rzucił, czasami, jak już pamiętam, Nowakowskiego to można powiedzieć przywódcę, prawda, w knajpie czy gdzieś na ulicy, ale no, powiedział, no tak, okej, i znowu to umyka. I znowu jakby gdzieś niknie. Poza tym to jest opowiadanie pod tytułem Rebel, ono przywołuje taką Warszawę jeszcze zrujnowaną, prawda? Tam mamy ruiny i tego człowieka, który stoi gdzieś tam na Żelaznej i opowiada, więc to jest też taka pamięć o Warszawie tej, powiedzmy, z lat 50. Ja bym się odniosła jeszcze do jednej kwestii takiej historycznej, bo procesje Bożego Ciała często w tej historii wieków wcześniejszych to jednak były takie momenty sporne, to znaczy myślę tu o tym, że w momencie, kiedy były procesje Bożego Ciała czy w święto Bożego Ciała, czasami dochodziło do tumultów antyżydowskich, jako właśnie w toku oskarżeń o mordy rytualne, o profanowanie hostii. Więc dla mnie to też jest taki kontrast. Może się doszukuję w tym momencie już jakichś swoich, po swoich przemyśleniach w Pana opowiadaniu, ale właśnie szczególnie to święto Bożego Ciała jest dla mnie takie symboliczne właśnie w kontekście historii Żydów na ziemiach polskich, historii też no nie tylko wieków tych wcześniejszych, ale łącznie z historią tego trudnego XX wieku. I też tak sobie myślę teraz, tak jak słucham, przysłuchuję się tej dyskusji, o takich małych sztetowych miasteczkach. Mam na myśli szczególnie Kolbuszową, z której pochodzę, gdzie ta architektura miasta zupełnie się nie zmieniła. Jest rynek, przy którym tradycyjnie mieszkała społeczność żydowska. No Kolbuszowa była sztetem, w którym w pewnym momencie 60% społeczności, 70% to była ludność żydowska, czego też wyrazem był herb miasta, gdzie jest gwiazda Dawida, do dziś zachowana zresztą. I na rogu tego rynku jest kościół, z którego właśnie wychodziła procesja i procesja Bożego Ciała, ale też wszelkie inne procesje właśnie dookoła tego rynku. I tak sobie myślę, jak to wyglądało na przykład w 1919 roku, kiedy w maju doszło tam do pogromu dużego i zginęło kilka osób, 5 czy 6 osób. Jak to wyglądało później, w kolejnych latach powojennych? Czy w ogóle ta pamięć w tym miasteczku, które ma topografię kompletnie zachowaną od okresu przedwojennego, topografię, z której właśnie w 1942 roku wywieziono ludność żydowską, czy właśnie o czym Pan mówi, czy w momencie, kiedy szły te procesje Bożego Ciała, myślano o tych mieszkańcach dawnych, których już nie ma i którzy już więcej nie wrócą do tego miasta? To są pytania, które zostaną bez odpowiedzi, ale właśnie literatura piękna inspiruje nas do tego typu pytań, do stawiania ich, nawet jeśli nie znajdziemy źródłowo odpowiedzi na to. No dobrze, to ja trochę kij w mrowisko, bo Elie Wiesel powiedział, że Auschwitz neguje każdą formę literatury. No właśnie, parafrazując, czy getto też neguje każdą formę literatury. Ponieważ ci badacze twierdzą, że fikcyjność właśnie zabija to, co jest istotne. To jest stary spór w literaturoznawstwie i w ogóle w humanistyce.
toczony, a to jeszcze też za sprawą Haydena White'a, jeśli mówimy już o historykach metodologii, prawda, czy co to jest w ogóle kategoria reprezentacji, czy taka narracja dokumentalna, czy właśnie literatura dokumentu osobistego, czy to jest źródło, które nam pozwala lepiej dotrzeć do tego, co się stało, czy na przykład właśnie fikcja. Wiesel to zdanie on wypowiada, no Wiesel jest w ogóle kategoryczny w swoich sądach. To zdanie, które ja pamiętam z Wiesela, które poniekąd też rzutuje na to, co tutaj pani doktor powiedziała, mianowicie no to jest to zdanie z tego mini powieści czy opowiadania Noc, gdzie on tam jest taka scena, jak jest wieszany w Auschwitz 13 czy tam 14-letni chłopiec żydowski. I on mówi właśnie, że w tym obrazie tego chłopca wieszanego, tego właśnie niewinnego żydowskiego chłopca, mordowanego teraz w tym miejscu, umiera Bóg, jest mordowany, powieszony, tak, Bóg. Wiesel mówi o tym z pozycji takiego człowieka, on zresztą będzie reprezentował to grono badaczy, znaczy pisarzy, ale też i badaczy potem z tej grupy, którzy będą mówić, że będą bardzo ostrożni, gdy chodzi o to, jak o tym pisać. Na przykład on by się nigdy nie zgodził na tą konwencję, którą proponuje dzisiaj, proponują tacy autorzy jak Igor Ostachowicz, który też jest z tej antologii, w tej książce, której ja akurat nie za bardzo lubię, ale właśnie dlatego, że ona pokazuje tą inną perspektywę, zdecydowałem się ją umieścić, to jest ta Noc żywych Żydów. On by się na pewno na tych nie zgodził, bo on był to uznał za profanację. On po prostu miał przeświadczenie wyjątkowości tego doświadczenia i literatura musi się użyć wyjątkowych środków, żeby się do tego doświadczenia zbliżyć. Natomiast to słowo, które też Adorno, prawda, i cała ta szkoła frankfurcka potem powtarzała, no to jest taki słowo wytrych, które no, literatura na szczęście nigdy nie miała zresztą zamiaru spełniać tego nakazu milczenia po Auschwitz. Jemu zresztą chyba bardziej chodzi Adorno, bo to jest słowo z jego dialektyki negatywnej, to jest potężna taka rozprawa, którą ja niestety musiałem czytać. To znaczy, Adorno jest bardzo trudny w lekturze i bardzo zwodny w lekturze. Tam zostają takie pojedyncze hasła często, dla właśnie jak to z dialektyki negatywnej. Jemu tam chyba właśnie o to idzie raczej co Wiesel. To znaczy, że nie tyle sama poezja, ale znaczy pewien typ literatury, żeby mówić o tym doświadczeniu, to trzeba naprawdę się dobrze zastanowić i prawda, nie każda każdy typ tego przekazu, świadectwa nawet jest jako stosowny. Tutaj kategoria stosowności, odpowiedniości jest. Natomiast ten, że zakaz, to nie, nigdy literatura ani sztuka w ogóle nie przestrzegała tego zakazu, nie miała. Bo właśnie to tutaj, co zostało powiedziane, to jest jeden z wyraźników tego, co nazywamy literaturą zagłady, wychodząc już nawet poza ten sam motyw getta warszawskiego, no to jest ten problem świadczenia, prawda? Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, za dużo mówię, ale jeszcze jedna sprawa. Pewna młoda osoba na tej konferencji, którą tu przywoływałem, miała taki referat. Ona tam w tym referacie opisywała dwa teksty. Jeden jest właśnie tekst autentyczny, to jest tekst, przepraszam, wypadło teraz nazwisko tej, to jest świeżo opublikowany rodzaj pamiętnika tej młodej żydowskiej dziewczynki. Nie wiem, czy rzecz nie dzieje się właśnie w getcie warszawskim, ale to jest rodzaj literatury świadectwa, jest to tekst literacki. I ona tam, ta młoda dziewczyna pisze taka, no jak młoda dziewczyna i ta młoda również, młoda doktorantka mówi, no że to kicz, że to kicz. Że to jest tak nie można. Otóż to jest bardziej złożone, gdy idzie o literaturę, która jest, pochodzi od tego, od świadka. Czy w ogóle możemy użyć tutaj tej kategorii kiczu i tak dalej. Ja nie upieram się. Profesor Głowiński pewnie by protestował i powiedziałby, że ten świadek ma prawo do wypowiadania się, on, który tak tropi też i nie lubi kiczu holokaustowego, profesor Głowiński, gdzie tam też te ostatnie artykuły Leociaka i Marty Tomczok też dotyczą tej tematyki, dosyć drażliwej. Więc tutaj bym raczej się zastanowił, czy w ogóle to, bo ja oponowałem, ale
Nie wiem, ja się nad tym zastanawiam po prostu. Ona mi postawiła pytanie, które 25 lat jak mantra powtarzałem, że nie można używać kategorii kiczu i nawet jeszcze mówiłem jeszcze co innego, że nawet nie powinno się oceniać. Otóż ja już nie wiem, to znaczy, czy nie możemy na przykład powiedzieć, nawet w literaturze świadectwa, że coś jest, nie wiem, czy słowo kicz jest tu złe, ale że to jest sztampowe, no nie wiem, to dlatego możemy się zastanowić i debatować. Ale ja tam jej tylko zwróciłem uwagę, tej młodej doktorce, że no ta młoda dziewczyna pisze tak jak i na tyle ile ma lat, ona tam pierwsze jakieś pocałunki pierwszego chłopaka. Oczywiście jest getto, jest wojna, no ale jest też życie. Znaczy, to jest to, jak to u Edelmana, tak, czy o tej jego książce o miłości w getcie. Tak, no tak też po prostu istniało i literatura też i tę prawdę opowiada. Ale to ja tu dodam, ja badając życie codzienne w okresie zagłady, bardzo się cieszę, że są takie teksty, bo bez takich tekstów zostalibyśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie ze zbrodniami, bo te najczęściej są opisywane w świadectwach, tak, w dokumentach osobistych. Oczywiście ma to związek z szeregiem czynników, chociażby z kryterium, jakie to jest źródło. Tak? Jeżeli mówimy o relacjach chociażby z Żichu, one powstawały pod wpływem pewnego kwestionariusza i na pewne rzeczy zwracano uwagę w 1944, 1945, 1946 roku, chociażby dlatego, że zbierano na przykład materiał dowodowy przeciwko zbrodniom niemieckim. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tam i wtedy powstawały pamiętniki. Ja mam tu na przykład w głowie pamiętnik Reni Knoll z getta krakowskiego, który jest właśnie takim klasycznym przykładem pamiętnika młodej nastolatki, która opisuje to, co się dzieje na jej oczach, jednocześnie pisząc właśnie o ubożeniu w getcie, o zbrodniach popełnianych, ale pisze o tym, co ją cieszy, o tym, czego jej brakuje, jak spędza czas z rówieśnikami, czego nie ma, co się stara zrobić, nie wiem, o pończochach, o miłościach swoich pierwszych. I to jest fantastyczne, bo to nam przybliża rzeczywistość tych ludzi. Przecież no, biorąc pod uwagę, chociażby no, zajmuję się badawczo gettem krakowskim, i do tego się odwołam, do czerwca 1942 roku większość z tych ludzi nie wiedziała, jaki będzie ich los. My patrzymy z perspektywy tego, bo dzisiaj wiemy, jak to się potoczyło. I to samo dotyczy getta warszawskiego, które ma ileś tam razy więcej tej literatury, dokumentu osobistego powstałej na miejscu. Tak? To jest fenomen pod tym względem, o tym mówił już pan profesor. I rzeczywiście tego typu źródła przybliżają nas, myślę, do... Nie chcę powiedzieć poznania, bo my nigdy nie poznamy tego, nie zrozumiemy. I to też jest kwestia adekwatności językowej, o czym mówił pan profesor. Nie będziemy w stanie tego pojąć, bo to są rzeczy niepojmowalne dla tego, kto ich nie przeżył. Natomiast to też zbliża historyków i badaczy literatury, że ta nieadekwatność języka. My też nie wiemy do końca, jak to opisywać, jakie słowa są właściwe, czy słowo akcja, czy słowo likwidacja, czy słowo wysiedlenie. To są słowa zapożyczone z języka okupanta, z języka Niemców. Więc to nie są słowa adekwatne. Co jakiś czas w toku właśnie badań historyków, czy w toku dyskusji, które są prowadzone, pojawiają się też właśnie dyskusje dotyczące tego, jakimi słowami opisywać zagładę. Żeby to nie brzmiało właśnie trywialnie, żeby oddać całość tego trudnego doświadczenia, oddać zbrodnie, które się wydarzyły. I to jest rzeczywiście szalenie trudne. My się z tym też mierzymy na co dzień. I proszę Państwa, właśnie pytanie do wszystkich Państwa. Jakiego ważnego tekstu nie ma w tej antologii? Panie profesorze, potem Martyna, proszę pana. Nie ma tekstu, znaczy z ważnych tekstów wymienię jeden. Nie ma tekstu Rymkiewicza o Szlak Prac. To jest znakomity tekst. Ja będę bronił tej powieści. No, ale to jest po prostu kłopot taki, że pan profesor nie zgadzał się na przedruk tej książki, nawet fragmentów. Na druk całej to... Ona zresztą ma o tyle nieszczęście, ta książka. Ja mam takie wydanie podziemne. No tam są wakaty, to Nowa wydała. To, znaczy wydaje się, to jest... No właśnie, tutaj pani doktor zna sprawę, też przecież lepiej ode mnie. To tego, ja to kupiłem zresztą nie wiedząc, że... Potem była właśnie paryska kultura. To jest gdzieś dla... No, znaczy nie chcę reklamować, ale wszyscy wiedzą tych portali, gdzie to można kupić. To nie jest jakoś tam osiągalne. I potem jeszcze BGW czy BGM, jakaś taka oficyna to wydała. Dosyć solidnie zresztą. I potem Rymkiewicz się już nie zgadzał. No tutaj, prawda, nie możemy... Ja próbowałem dotrzeć tak mówiąc od kuchni przez mojego kolegę, który prywatnie był po imieniu z autorem. Też to nic nie dało.
autor powiedział, że proszę powiedzieć panu profesorowi, że jednak nie. No. Więc Umschlagplatz, to jest książka, jeszcze tylko jedno zdanie teraz. To jest książka też, kiedy myślimy o jakby takich przełomowych książkach w zmianie podejścia w literaturze i też świadomości powszechnej do relacji polsko-żydowskich, to ona wyznacza właśnie ten punkt. Ta słaba książka, którą ja tu przydrukowałem, fragmenty, początek, to jest słaba książka. Ja to powtarzam już chyba na poprzednim postaju. Ja tego Szczepiorskiego widocznie naprawdę nie lubię. Ale tu jest. Ale ona jest, tak czy nam się podoba, czy nie, to ten początek, no właśnie, Lobel wyznacza to przewartowanie. Nawet przed 89 roku to się to dokonuje. Właśnie za sprawą Umschlagplatz, początku, prawda, książki Zagłada Piotra Szewca, Weiser Dawidek, znakomita książka Hille, także... Ja nie będę oryginalna, bo też chciałam zauważyć brak właśnie Umschlagplatzu Rynkiewicza. Ja mam bardzo taki sentymentalny stosunek do tej książki. Raz, że to była jedna z takich pierwszych książek, które gdzieś tam trafiłam czytając, czy wchodząc w tę literaturę. I rzeczywiście, kiedy pracowaliśmy z Jankiem Olaszkiem nad książką o wydawnictwach drugoobiegowych, które dotyczyły problematyki zagłady i szeroko rozumianych relacji polsko-żydowskich okresu II wojny światowej, no nie moglibyśmy zrobić tej książki właśnie bez Umschlagplatzu. Bez tego, jak autor tworzy pewnego rodzaju przewodnik tam po getcie warszawskim, jak wytyka brak upamiętnienia tego miejsca, tak? Ale też jak pokazuje, jak właśnie podchodzi do relacji polsko-żydowskich, zadając sobie pytanie, co było w tym mieście, czy tam była jakaś atmosfera, która w jakimś sensie umożliwiała może, to może takie słowo, donoszenie, czy były takie warunki, czy to była właśnie kwestia miasta, kwestia ludzi. To są bardzo ważne pytania, które on zadawał na kartach tej książki, a jednocześnie no, tam też nie tylko rzecz dotyczy, to nie jest tylko reportaż dotyczący lat powiedzmy 80., czy jego zmagań właśnie z próbą przywrócenia pamięci o tym miejscu, ale on też wraca do okresu przedwojennego, do Otwocka, do tych małych miejscowości przy linii kolejowej właśnie. I wraca pamięcią do tego świata, którego nie ma, o którego pamięć też walczy. On później też, tam są polemiki z Kulerskim, czy może nie polemiki, ale różne właśnie rozmowy z Kulerskim, czy nie wiem, uznanie dla pracy Kulerskiego, który właśnie starał się o upamiętnienie tych małych miejscowości Otwock, Falenica i tak dalej, odtworzenie tej historii, szczególnie 1942 roku. I rzeczywiście ten Rymkiewicz to jest z mojego punktu widzenia bardzo ważna praca właśnie na tamten moment, ale też w ogóle przybliżająca pewne nie tylko rzeczy dotyczące właśnie II wojny światowej, ale to, co się wydarzyło po okresie II wojny światowej. Ten okres nie tylko pierwszy po II wojnie światowej, ale późniejsze lata, właśnie komunizm i problemy z pamięcią właśnie, czy wybieranie pewnych tematów, tak jak to miało w okresie po 1945 roku, nie wiem, gloryfikowanie pewnych tematów, jak chociażby temat pomocy udzielanej ludności żydowskiej, pomijanie innych, czy nie wiem, tematy dotyczącego walki w ogóle ludności żydowskiej. No to były takie tematy w tym okresie 45-89, które były chętnie wyciągane, do których wracano, czy do których odnoszono się przy okazji rocznic kolejnych, ale rzeczywiście one się, inne tematy przez to po prostu, znaczy politycznie nie były podnoszone i rzeczywiście Rymkiewicz bardzo odważnie tutaj wiele rzeczy pisze, ale też jest tekst, który, on się co prawda nie pojawia w antologii, ale pojawia się we wstępie, to jest wiersz Wicowskiego i to też jest myślę ważna część, która tutaj... Muranów góruje na wersach umierania. Tak jest. Rzeczywiście ja też przychyliłabym się do tego, że tekst Rymkiewicza jest ważny. Poza tym pada tam takie kluczowe pytanie. Jakie to ma lub może mieć znaczenie dla naszej przyszłości, że mieszkamy wokół miejsca ich śmierci? To jest pytanie kluczowe dla tego tekstu. Czy pan się zgadza z tym, że ten tekst no, jest ważny? Nie ma go tutaj w tej antologii, czy pan też? To jest właśnie tekst, to pytanie, o którym tutaj mówimy, to jest pytanie, do którego najczęściej nawiązuje dzisiaj proza ta średniego i młodego pokolenia. No bo o co ona pyta? Ona właśnie pyta o to, jak to miejsce wyglądało, czym jest ta przestrzeń, jak jest pamiętane, jak jest zapomniane, jak było zapominane.
To są pytania, z którymi mierzy się Hutnik, prawda, z książki Sylwii Hutnik, czy Piotra Pazińskiego, czy właśnie Wojtka Chmielewskiego, czy tych autorów, czy także Ostachowicza. W diametralnie różnej konwencji, bardzo przewrotnej, ale bardzo ciekawe jeszcze jest to, no to są te kwestie, które podnosi dzisiaj literatura i ta średniego i młodego pokolenia. To samo robi Janicka w swoim pisaniu o Warszawie. To jest właśnie to odpominanie tej Warszawy, jakby odgruzowywanie tej pamięci. Proszę Państwa, jakie macie wy pytania? Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania dotyczące tej antologii do pana profesora, do pani doktor, do pana Chmielewskiego? Czy są jakieś pytania o teksty, o dotyczące budowy tej antologii? Nie ma żadnych pytań? To skoro nie ma pytań, to pozwolicie Państwo, że ja zakończę to wierszem Stanisława Balińskiego pod tytułem Wizja getta. Dokądże mnie prowadzisz, tragiczny poeto, wzdłuż murów, których nie znam, chociaż miasto znane? Dokądże mi otwierasz drzwi zakratowane i w jakie wiedziesz światy? Cicho, oto getto. Duszny upał nas owiał, noc gęsta dotyka, jakiś krzyk przerażenia zabrzmiał w dali piekłem. Idę przez sen za tobą i ciemność przenikam, by ujrzeć kształt cierpienia, przed którym uciekłem. Nie ma tu drzew i liści, tylko mur i kamień. Nie ma wiatru i wody, tylko studnia czarna, skąd głód wychodzi boso, przystaje przy bramie i rozsypuje smutnie tyfusowe ziarna. Idę nie wierząc jeszcze hańbie feudalnej, którą przywieźli tutaj okrutni siepacze, wznosząc w naszej Warszawie starej, liberalnej, na wieczną żałość rzeczy, drugą ścianę płaczu. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję Państwu w imieniu Muzeum Getta Warszawskiego. Dziękuję jeszcze raz Centrum Edukacyjnemu Przystanek Historia, Centrum Edukacyjnemu IPN, że nas tutaj gościli. I mamy nadzieję, że ta lektura tej antologii będzie dla Państwa taką refleksją o czasach, które były czasami okrutnymi, jak mówi ten wiersz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu.